siup. Kazik, i co, bierze coś? Coś tam pyka. Lesiu, a są tu w ogóle jakieś ryby? Człowieku, pamiętam jak kiedy z dziadkiem Iwanem natukliśmy całą siatkę ryb. I to w 5 minut. Pamiętaj, Lesiu. Spławik, gruntówka, spinning, tak łowią leszcze. Prawdziwi wędkarze łowią tak. To były czasy. O, nie było lepszego wędkarza od niego. Idę się odlać. Kazik, sprawdź siatkę, co tam mamy? Dwanaście ekstrem strongów mocnych. To co, po jednym? Kazik, masz branie. Kurwa, znowu but. Kazik, jak tak dalej pójdzie, to założę sklep z odzieżą. No, piękny szczupak. Co ty, głupi, to ja, siotr. Dawaj aparat. Co z nią zrobimy? Jak to co? Bierzemy. Będzie na kotlety mielone. O, dawaj! Kazik, ile żyje dżdżownica złapana przez wędkarza? No nie wiem. 2 dni. Z hakiem. Ha, 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 ha. Mam lepszy. Płynie ślepy z kulawym łódką, nagle kulawemu wypadły wiosła i mówi: no to żeśmy kurwa dopłynęli. A ślepy wysiadł. Ty słuchaj tego. Pewien rybak zabrał żonę na ryby. Wypłynęli łódką w morze. Dotarli na miejsce, a rybak staje przed żoną, ściąga spodnie i wyciąga sprzęt. Żona: kochanie, a mówiłeś, że płyniemy na ryby. A rybak na to: rybciu, źle mnie zrozumiałaś, powiedziałem płyniemy na walenie. Kazik, zabierz to.
Albo nie, jeszcze chwilkę. Dobra, Kazik. Nie mamy już browara. Możemy się zwijać. Co to za hałas? Prosimy te 3 kilo leszcza i tego dużego szczupaka. Hmm.